Siemanko, jestem Lucek, to jest Spin Tires, co jest modne i testujemy sobie dwie modyfikacje. Jak w poprzednim odcinku wiemy, jeden pojazd zakopał nam się tutaj, a drugi pojazd jest tutaj i musimy jechać po paliwo. Paliwo, które jest tu i możemy dojechać do niego na kilka sposobów. Albo możemy jechać tą drogą tutaj, którą już jechaliśmy, znaczy tą nie jechaliśmy, jechaliśmy sobie tylko tą w poprzednim odcinku. Możemy wrócić się do pierwszego garażu, albo zrestartować ciężarówkę. O, to będzie chyba lepszy pomysł. Tak, to jest lepszy pomysł, bo ja koniecznie chcę pojechać bardzo ryzykowną drogą. I ona znajduje się tutaj. Ja nie wiem, co tutaj jest, ale mapka wskazuje na to, że jest jakaś chyba obsunięta droga albo coś, bo ta droga jakby tutaj znika, może jakiś tunel jest, nie mam pojęcia. Ale to będzie fajna droga, aby się dostać tu i przez rzekę. I to będzie fajny test dla tego pojazdu. Ja go tak mało testowałem, bo tylko przejechałem sobie fragment drogi asfaltowej tutaj. A ponieważ samochód jest bardzo skrętny, no to nie było problemu z pokonaniem tego obszaru. Tutaj chodzi mi o te zakręty dość ostre. I dojechałem sobie do garażu i on sobie tutaj stał. Natomiast Voto79 przeszło swoją próbę, myślę, że na piątkę w skali 5. Dlatego, że udało się pokonać chyba najbardziej hardkorowe tereny, jakie znam na tej mapie, bez większych problemów. I myślę, że tamta ciężarówka nie będzie miała problemów, aby pokonać jakiekolwiek inne miejsce na tej mapce. Dlatego wróćmy do naszej sytuacji i jedźmy sobie po paliwo. Tu musi być prawdopodobnie jakiś zjazd. Tutaj jest jakaś droga, ale ona jest, kurczę, coś niepewna. Dobrze. Jest ta droga. Wow, ten samochód ma naprawdę niezły promień skrętu. Dość ostro można nią wykręcić. Ojej, nic tu totalnie nie widać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł się tu pchać. Widać jakieś skały, widać jakieś strome zbocze. I to będzie chyba najbardziej hardkorowy test dla tej naszej ciężarówki tutaj. Ale wow, to w ogóle po tych kamieniach przejechała perfekcyjnie. Bardzo mi się to podobało. No i tu mamy co? Mamy sobie kamienie, mamy jakąś skałę. Radzi sobie, no nie powiem. Radzi sobie perfekcyjnie. Jakaś tu obsunięta ziemia albo skały, coś. Jest dość stromo, jest pierwszy ostry zakręt. Ja tu w ogóle gazu nie dodaję, więc zużywam 0 litrów paliwa. Dobra, blokada dyferencjału jest wyłączona, ale na chwilę muszę ją wyłączyć, żeby się stąd wykaraskać. I udało się. No i przed nami dość konkretny test. Mamy... Patrzę, czy mi się przyczepa czasem nie wywaliła, ale jest w porządku. Jest ok. Jest rwąca rzeka. Nasz pojeździk jest dość wysoko zawieszony, prześwit jest duży, dlatego powinniśmy sobie poradzić, aby to pokonać. No dobra, blokada dyferencjału włączona i atakujemy. Na razie powoli. Na razie jeden punkt damage'a. I to wygląda tak, jakby ta ciężarówka rzeczywiście miała napęd na przednie koła także. To bardzo dziwne, bo ja nie wiem, w jaki sposób jest to skonstruowane. To jest dość ciekawe. Nie ma tu żadnego innego połączenia poza tymi takimi rurami, które służą do amortyzacji. Ja się zastanawiam, jak ten napęd został tu przełożony, jeśli w ogóle został. Nic, nie mnie to oceniać. Jeśli ktoś z was wie, bardzo proszę o opinię w komentarzu. A teraz zerknijmy, gdzie tu cholera mam pojechać. Aha, tu trzeba by odbić jakoś tamtą stronę. Mhm. Przy samym krańcu mapki. O, okej. Okay. No, ta przyczepka z tyłu to jest dosłownie zabawka. Już to mówiłem w poprzednim odcinku, ale przy tamtej ciężarówce, tamta przyczepka też taka zabaweczka dosłownie, co się z nią działo, to była masakra. Mogłem ją wykręcać na wszystkie strony. No i dobrze, jedziemy sobie, teraz chyba taka w miarę dobra droga, jeszcze nie autostrada, ale już naprawdę taka droga krajowa, rosyjska. I jest taki
podjeździk tutaj, no ta ciężarówka powinna sobie bez problemu poradzić z podjazdem. Automat zrzucił bieg na jedynkę. Cały zestaw wygląda tak. Mamy dużą cysternę na pace z tyłu. Ona się nam bardzo przyda do pokonania tej mapki. Ja jej nie będę przechodził całej, ale chodzi tylko o udowodnienie, że te pojazdy naprawdę sobie poradzą. Tutaj mamy jakiś budyneczek, a tu mamy cysternę z paliwem. Troszeczkę ona taka zardzewiała, ale może paliwa jeszcze jakiegoś tam będzie, co? Dobra, i teraz... plus 400 litrów. No 400 litrów powinno wystarczyć. A teraz jedźmy sobie tą drogą prosto do naszej ciężarówki WOTO 79. Ta droga nie wygląda na mapce jakoś hardkorowo. Ten pierwszy fragment od garażu aż do cysterny z paliwem wyglądał dość groźnie na mapce. Ale okazało się, że dla tej ciężarówki naprawdę nie stanowiło to zbytnio problemu i udało się to pokonać z wielką gracją, nawet bym powiedział. Tu widzimy trochę kłód, one potrafią przeszkodzić pokonywaniu, pokonywaniu drogi, bo nieraz koła ciężarówki potrafią się jakoś śmiesznie zaczepić. Tutaj jakieś budynki, gdzie my jesteśmy? A, my jesteśmy blisko tej wioski, gdzie są nasze wszystkie pojazdy, ale myślę, że uda się pokonać tą drogę. Kłody stanowią spory problem i straciliśmy 60... No, one dużo uszkodzeń zadają, jak widać. Ale nie bawimy się, jak coś mam zawsze punkty naprawcze do tej ciężarówki. I jak będą jakieś większe problemy, to sobie po prostu z nimi chyba poradzę. O! I tutaj były takie właśnie odstające kłody. Ale przez nie ciężarówka również sobie przejechała, daliśmy sobie radę. Okej. No i jesteśmy już na drodze do jeziorka, gdzie utknęła nasza ciężarówka, którą trzeba uratować, najpierw zatankować. A jak zatankujemy, to ona odpali i sobie, myślę, bez problemu poradzimy z tym, aby nią dojechać do celu. Tak myślę. Że jeszcze bliżej trzeba podjechać i trzeba będzie jakoś wykręcić chyba w prawo, żeby nie przeszkadzać tej dużej ciężarówce. No i sprawdzimy przy okazji, czy ten duży prześwit pomoże pokonać dość głębokie miejsce w tym jeziorze. Ok, advance i... naprawiamy. I zatankowana. Całe paliwo mi zabrała. I nie wiem, czy ta ciężarówka w ogóle została zatankowana do pełna. No. A tak z ciekawości sprawdzę, jak to jeziorko jest głębokie. Wow. Jestem, kurde, bardzo pozytywnie zaskoczony tą ciężarówką. To troszeczkę damage'a łapie, ale naprawdę nie jest to poziom jakiś hardkorowy i myślałem, że żadna ciężarówka nie będzie w stanie tego przejechać, ale to się okazuje coś zupełnie innego. Ta ciężarówka poradziła sobie z tym na złoty medal. Mimo, że jest paskudna, to jestem zaskoczony. Dobrze, WOTO 79, odpalamy silnik. Zobaczcie, nawet nie mamy pełnego baku. Pełny bak to jest 600 litrów. No i ruszamy. Ostatni test dla tej ciężarówki to jest dojazd do warsztatu. Tam tutaj też jest troszeczkę takiego hardkorowego błota, ale no właściwie ja się zastanawiam, jak to jest. Myślę, że ta ciężarówka, ona bardziej sunie po tym błocie niż, nie wiem, te koła służą chyba tutaj za takie napędy do pływania po tym błocie. Nie wiem. Łamane jedno drzewko. Ja troszeczkę żałuję, że w Spin Tires nie łamią się te większe drzewa. No
zmniejszymy troszeczkę obroty, ale ja wiem, w sumie nie ma problemów. Ona jakoś sama dozuje sobie przepustowość, że te koła nie obracają się jakoś hardcore'owo szybko, nie buksują. Może to też za sprawą wagi jakiegoś specjalnego sprzęgła, nie mam pojęcia, ale radzi sobie świetnie tutaj. O, zerknijmy, gdzie ja już dojechałem, bo tutaj po prawej stronie widzę jakieś blokowiska, czyli to jest gdzieś tutaj. No, jakieś tutaj bloki są. No i to jest chyba to, gdzie mamy dojechać sobie. Tak. Dobra. No i okej, tutaj będą takie małe wąwozy. I z tym już ciężarówka raz sobie poradziła. Co prawda niezaładowana, teraz jest troszeczkę załadowana. Tych ton na pace jest troszeczkę, a także na małej przyczepce. I uwaga, no to już raczej nie będzie takiego hardkorowego płota, poradzimy sobie z tym. Troszeczkę pomarudziła, pojęczała, sprzęgło się pali, ale jedzie dalej. Jeśli bym tutaj wyłączył napęd, to na wszystkie koła nie byłoby szans. Nie poradziłaby sobie nawet z najprostszą drogą spin tires, no ale wiadomo, te drogi są tak skonstruowane, że raczej żadna ciężarówka bez napędu na wszystkie koła by sobie tu nie poradziła. Tamte ciężarówki, które są tutaj, te niebieskie, one właśnie mają napęd tylko na tył i każde jakieś tam mniejsze błotko sprawia, że toną po prostu i nie da się ich wydostać. No i tylko ten fragment drogi zużył aż 62 litry paliwa. Rzeźnia. Ale mamy cały ładunek i można go sobie dostarczyć gdzie tylko chcemy, dlatego że ten pojazd bez problemu pokona chyba każdy możliwy teren tutaj na tej mapce i nie tylko na tej. Moi drodzy, pokonaliśmy, sprawdziliśmy te dwie modyfikacje. Druga modyfikacja jest tutaj, która też spisała się świetnie na tych terenach. To nie są modyfikacje zaakceptowane przez twórców. To są takie modyfikacje, które ja dodałem ze Steam Workshop, które każdy z was też może sobie przetestować właśnie w ten sposób. No i są jak najbardziej fajne. Można pokonać, właśnie chyba można tymi modyfikacjami grać nawet ze znajomym na multiku. Tylko obie osoby muszą mieć te mody zainstalowane i wtedy fajnie się wspierać. Moim zdaniem fajna sprawa, chociaż ta jest paskudna, to muszę powiedzieć, że parametry jezdne jej w tej grze są fajnie zrobione i naprawdę bardzo przyjemnie się nią jeździ. Jeszcze tak sprawdzę, no bo mamy tutaj dość duży prześwit, sprawdzę, jak poradzi sobie z pniakami. Oh. Zniszczona. Znaczy jeszcze możemy odpalić, ale te pniaki są zabójcze. Przy takiej prędkości jeszcze uderzyłem. Wow. Okej. No, jestem zawieszony na pniaku. Blokada dyferencjału jest włączona i tak stoję w miejscu. Także no, nie dziwię. O, chyba udało się jednego rozwalić. Te pniaki są do rozwalenia, to bardzo ciekawe. Chyba tak, ja mam pomysł. Znajdę chyba taką modyfikację, którą może uda się jakoś te pniaki rozwalać, bo jak widać, one są możliwe do zniszczenia, ale są trudne do zniszczenia. No i nie dziwię się, że opona nie potrafi sobie poradzić z takim pniakiem. A tak bym może wycofał sobie i sprawdził, jak się połamały te pnie, które już przejechałem. O, to się w ogóle wyrwało razem z korzeniami.
Więc on się nie połamał, się wyrwał z korzeniami. Trzeba było znaleźć taki pojazd, który sobie z tym poradzi. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku kontynuującym zmagania tych dwóch pojazdów, które sobie testowaliśmy. Trzymajcie się, do następnego odcinka, pa pa. Aż do gry, gra ładuje się ułamki sekund. Od razu jedziesz, od razu masz fan, wbijasz do multika, wszystko działa, nie masz problemu, tak? A są takie gry, gdzie trzeba czekać, aż to się wszystko...